poszedł ten młody ojciec do księdza prorata z płaczem, a on w kościele był. Przeczytał tę kartkę, chodź do konfesjonału. Chyba z 2 godziny rozmawiałem z nim. I mówi, poklepał, chłopak, nie modl się, idź do Matki Boskiej, pomódl się. Najpierw on się ze mną modlił, potem on poszedł tam do konfesjonału, a ja no, tam przed tą Matką Boską ten pacierz. No i coś z tym było. Znów zaczęliśmy się modlić za wstawiennictwem księdza prałata. Chociaż wtedy jeszcze nie był nawet rozpoczęty proces chyba beatyfikacyjny, a może już był. W każdym razie modliliśmy się za jego sprawą. Pocieszał. Będziemy, nie modl się, będziemy mieć. On się modlił, a my będziemy mieć dziecko. No będzie. Można oprzeć jego życie, na przykład Wianneya, coś podobnego świętego Franciszka. Ksiądz Stanisław Sudoł we wspomnieniach kapłanów, którzy dobrze go znali, jest często porównywany do świętego Jana Marii Wianneya. Często nawet pada takie określenie, że to jest polski Wianney. I to, co jest podobne do Wianneya, to przede wszystkim jego ubóstwo. Znamy z różnych biografii ubóstwo Jana Wianneya, który w zasadzie nie miał nic. Poprzestawał na bardzo ubogich środkach i jedzeniu, ograniczał sobie jedzenie i mieszkał bardzo skromnie, bardzo ubogo. I ksiądz Sudoł też. Zaraz po objęciu diecezji sandomierskiej odwiedziłem Dzikowiec. Poszedłem na grób księdza Stanisława Sudoła i tam zauważyłem świeże kwiaty, zapalone znicze. To był dla mnie znak. Ten kapłan pozostaje nadal ważny dla miejscowej ludności, dla parafian, dla przybyszów. Zacząłem interesować się jego życiem, spotkałem krewnych, osoby, które ochrzcił, osoby, które miały z nim kontakt na co dzień, zarówno świeckich, jak i kapłanów. I wtedy też odkryłem, że już moi poprzednicy myśleli o przygotowaniu procesu beatyfikacyjnego. Z procesem nie jest tak, że dzisiaj podejmujemy decyzję i natychmiast proces się rozpoczyna. To trzeba przemodlić, przemyśleć i dopiero wtedy można rozpocząć już jakieś konkretne działania. Każdy człowiek żyje w określonej kulturze, w określonym czasie, pełni swój zawód i rozwija swoje powołanie. Powołaniem człowieka jest zawsze osiągnięcie świętości. I dlatego, kiedy chcemy popatrzeć, jak mamy realizować tę świętość, warto popatrzeć na tych, którzy żyli przed nami. Niewątpliwie taką piękną postacią dla nas jest sługa Boży, ksiądz prałat Stanisław Sudoł. To on przyszedł na świat w rodzinie chłopskiej, wielodzietnej, czasy bardzo trudne, nie wysyłano dzieci na studia, dlatego że była bieda. Ale widząc jego uzdolnienia, rodzice postanowili, że jednak pomogą mu, aby mógł skończyć gimnazjum, aby mógł później pójść do seminarium. To był niezwykle zdolny człowiek. I już w seminarium, prawda, mu zlecili prowadzenie, prawda, różnych spraw i jak były, przypuśćmy, takie, to do dzisiaj są, że kapłani po wyświęceniu powinni pisać kazanie do 3 lat. A on był zwolniony od tego, bo wiedzieli, że on będzie pisał. To był człowiek, który nie mógł skłamać. Co dostał, natychmiast oddawał. I tak dostał jakieś palto na zimę, oddał ubogiemu człowiekowi. Kiedy w styczniu 1945 roku przybył do Dzikowca, parafia była bardzo rozległa. Parafianie chcieli kupić mu konia, żeby tym koniem mógł się poruszać i dostawać na te najbardziej odległe rejony parafii, zdecydowanie odmówił.
powiedział, że wielu jego parafian nie stać na konia i on nie będzie żył na wyższym standardzie niż powierzeni mu ludzie. W zasadzie mieszkał w jednym pokoju, gdzie była jakaś półka z książkami, łóżko, przybory do mycia, jakieś zdezelowane krzesło. Nic więcej nie potrzebował. To jego działanie przypada na okres międzywojenny, dwudziestolecia międzywojennego, potem czasy wojny, czasy trudne, powojenne, więc ludzie byli bardzo biedni i starał się na swój sposób, tak jak mógł, pomagać. Co niektórzy mówią, że nie lubiał przyjmować prezentów, choć chciano w jakiś sposób odwdzięczyć się za jego piękną posługę duszpasterską. Jest nawet taka wzmianka, że kiedyś podarowano mu buty, podarowano mu futro. Okazało się, że po pewnym czasie ktoś inny nosił to futro i te buty. Natomiast on mówi, że wystarcza mu sutanna, zawsze ubrany zresztą schludnie, ale nie jakoś wyzywająco, nie bijący w oczy jakimś bogactwem. No biedny po prostu, no. On tam mówili rzeczy, mięsa bardzo często. On se ziemniaczki, mleczko, robił se tam jakiś grzybek. W zasadzie nie spożywał mięsa. Jego ulubionym posiłkiem były gotowane ziemniaki z kwaśnym mlekiem oraz miód, który pozyskiwał od pszczół, bo pochodził z rodziny o tradycjach bartniczych i potrafił opiekować się pszczołami i miał zawsze ule, z których pozyskiwał miód dla siebie. Pszczoły. To były pszczoły, tak jak dla gospodarza, no pole. To była pasja ogromna. I on nie używał niczego, żadnych zabezpieczeń, żadnych masek, normalnie. Zawsze w sutannie, z wiaderkiem, z gągą, z gołymi rękami. Ale Prawan prowadził takie życie, że on nie miał czasu jechać na wczasy. To było u niego absolutnie. Dla niego był Bóg, drugie było człowiek. A więc praca wśród ludzi, to jest najważniejsze, zbawienie człowieka. Jak przyjechał, to parafia dzikowiecka liczyła no, mnóstwo ludzi, bo to był przecież Lipnica, Kopcie i Płacówka. To wszystko należało do Dzikowca, do parafii. W kościele było zawsze pełno ludzi. Jeżeli pójdziemy do Izby Pamięci po nim, to możemy zauważyć tam takie buty, które mają w spodzie dziurę, w podeszwie dziurę. Nawet butów sobie nowych nie chciał kupić, tylko chodził w tych starych, ile mógł, dokąd mógł. To jest takie znamienne właśnie, że w zasadzie nie prowadził żadnego życia towarzyskiego, nigdzie nie jeździł, nie spotykał się z nikim. Wszystko poświęcał albo na modlitwę, na relacje z Panem Bogiem, albo swój czas poświęcał dla swoich parafian. Po prostu, jak mówi święty Paweł, stał się wszystkim dla wszystkich. O słodycza trzeba było zapomnieć, zawsze czasem się poprosiło mamę, no daj tam 50 groszy na tego dropsa. No, w tamtych czasach ciężko było te pieniążki, no. No i poszliśmy tam na plebanie, tam, jak pamiętam, było 200-dowy obora. Tam z tyłu były takie kamienne schody, siada na tych schodach. Co on chce od nas, że mi każe, siada na tych schodach. Była taka duża lipa, taka ławka. Na takim chyba wiklinowym koszyku kromki chleba pokrajane, tak jak to dawniej się piekło chleb, i cała miska miodu. Ten miód to miał chyba tak z pół metra średnicy, nawet kawałki tego miodu, wosku pływały w tym miodzie. Kazał nam posiadać, każdemu dziecku kromkę, no i dotąd, a to było nas trochę, no, bo ja wiem ile już nie pamiętam, no, ponad 60 więcej lat temu. No. I ksiądz akurat jak tylko zamknę oczy, widzę go jak stoi w drzwiach, on miał taki zawsze srebrny krucyfiks, taki krzyżyk. Zawsze sutannie chodzi. Tak patrzy jak my to, no, jedliśmy ten chleb, to jedno przez drugie, no tak to dzieci, no to był rarytas, miód. No, no i pojedli, przyszliśmy do domu, ja wtedy siostra ze mną chodzi, a Józia teraz jest w Ameryce.
Mama tak patrzy, coś się takie umazane, co się stało? No ubrudzone tym miodem. A ksiądz prawda zawołał, ale po co? No, bo my chodzi na coś z jabłka. A mówiłam wam, że nie chodzić. I jak się im powiedzieli o miodzie, powiedziała tatowi, tylko oboje pokiwali głową, no ale was ten prawadł gościu. Tak, to było pierwsze takie zdarzenie z księdzem prawatem. Trzeba również pamiętać, że te czasy różnią się od naszych czasów. Dzisiaj ktoś by powiedział, przekazanie dziecku miodu, czy to będzie jakąś radością? Niekoniecznie. Dzisiaj dzieci mają pod dostatkiem słodyczy wszystkiego. A wtedy było to raritasem. Ksiądz, który pomagał rodzinie, pomagał dzieciom. Ksiądz Sudoł na przykład nie chciał mieć firanek w oknach. Tłumaczył to w ten sposób, że plebania powinna mieć szklane ściany. Powinna być przeźroczysta, że ludzie powinni mieć możliwość zaglądnięcia z zewnątrz, co się na plebanii dzieje. Taka asceza, można ją przyrównać do stylu życia Jana Marii Wianeya. Miał, zawsze chodził w sutannie. Nigdy go ja nie widziałem i nie wiem, czy ktoś go widział, że bez sutanny chodzi. Zawsze sutannie. I przeważnie z gołą głową. No, już jak w podeszłym wieku, nawet w kościele jak chodził, nie miał nakrycia, tylko szalikiem, bo to w kościół nie był ogrzewany, w zimie był mróz. Szalikiem głowę okręcał. Jak myśmy robili Izbę Pamięci, księdza prawata, bo tak butów, jak to nie było widać. Wtedy z żoną myśmy robili to, bo ksiądz proboszcz obecny nas poprosił. Zobaczyłem te buty. Buty, normalnie trzewiki, jak to mówię, tak po chłopsku. Dziury były, palce wyłaziły. Ale parafianie, z tego co mi opowiadali, nie mogli patrzeć, że tak no, ubogo chodzi. Kupili mu kożuch. Za jakiś czas nie widzą tego kożucha u księdza. I ktoś tam odważny spytał się, księże prawacie, co z kożuchem? A on tak zeżył się, a oddam, a na czym ten kożuch? Taki chłop nie miał się w co ubrać, bo do kościoła nie chodził, bo nie miał się w co ubrać, oddał mu ten kożuch. Oddał mu ten kożuch. Taki był ksiądz. Niejednokrotnie się spotykało księdza samego gotującego sobie jakiś żurek czy coś tam. W każdym razie żył bardzo ubogo, bardzo ubogo. A jeśli miał coś, dostał coś od kogoś. Ja powiem szczerze, że ja tak się czułam. Chciałam po prostu mnie jakoś wynagrodzić. I skoro byłam już w tej Ameryce i już parę dolarów zarobiłam, prawda? Chciałam mu po prostu zrobić prezent na Boże Narodzenie. I jechał ktoś do Polski i ja napisałam kartkę świąteczną z życzeniami i wyłożyłam tam parę dolarów. I proszę sobie wyobrazić, że ksiądz prałat tą kartkę z całą zawartością wrócił mojej mamie w kościele. Mówi, nie, ona jest na dorobku, ona pojechała sobie zarobić na tego, mnie nic nie potrzeba. Nie przyjął. Także naprawdę bardzo, bardzo żył ubogo, wspomagał rodziny biedniejsze, wielodzietne. Ja byłem jego po prostu wybranym ministrantem od małego. Moja mama mnie zawsze trzymała, do kościoła przeprowadziła i tam no, naprosto konfesjonału, co on tam spowiadał, tam spowiada teraz nasz proboszcz, tam jest ławka, tak bez ławki. I mama siadała w środku prześni, a mnie z kraju trzymała. I on, pamiętam, ja mało pamiętam, ale potem mama mu opowiadała często, że przyszedł do mnie, jakby chodził z konfesjonału przeze mszą, przyszedł do mnie i wziął mnie za rękę i mówi, chodź, będziesz mi służył zawsze. Także to on tak mnie wziął. I ja mogę powiedzieć, że właśnie on przepowiedział, że mu właśnie służyłem zawsze. Ja byłem jego takim naprawdę, takim narzędziem. I to jest ciekawe, że on znał wszystkich ludzi, nie chodząc po kolędzie. I na przykład w Adwencie, jak spowiedź,
to nawet nie zapowiada. On wiedział, gdzie są staruszki czy staruszkowie i wziął, prawda, hostię do tego i wyruszył w teren. Nawet nie zapowiadając. Przychodzi, tam spotyka, tam robi ktoś, chodź, chodź, ty masz 80 lat, widzisz, to osiadaj tu na progu, ja ci wyspowiadam. Ja cię... Takie było jego duszpasterstwo. Od razu ludzi ujął tą swoją prostotą taką. Dla niego każdy był braciś. Daliśmy dane zapowiedzi, ani się nie pytał, data urodzenia, ani nic, ani to, czy jaś ty tego, jak się dowiedział, że odbierzą, a to dobra rodzina, ty skąd, Suchacki, no to też dobra rodzina, no dobrze, będzie. Absolutnie żadnych pieniędzy nie chciał, ale z tego, żeśmy wiedzieli, żeby nie rozdrażnić księdza prelata, lepiej nic nie mówić o pieniądzach. No i tylko mówi, no zapamiętał, spowiedź przedmałżeńsko tego, wtedy my się pytamy, spowiedź przedmałżeńsko. No czy ci można określić? Nie musicie u mnie się spowiadać, ale my chcemy. No to dobrze, spowiedź przedmałżeńską, to wszystko było. To była niezrównana postać. Mało tego, jeszcze po tym naszym ślubie na drugi dzień byliśmy w kościele i po prostu chcieliśmy złożyć ofiarę na kościół jakąś. Bez żadnego podpisu, koperty, bez niczego rzuciliśmy na tacę pewną sumę pieniędzy. Nie wyszliśmy jeszcze z kościoła, a ksiądz prałat przez kościelnego nam te pieniądze zwrócił. I miał zawsze czas dla człowieka. Zawsze. Nie było, że nie ma czasu w kancelarii, czy coś załatwić. Miał coś w sobie, coś jakby nam dzisiaj nazwać magnes. Przyciągał tych dzieci, przyciągał tych ludzi. I on każdego traktował jednakowo. Czy to był biedny, czy bogaty. Stary, czy młody. Może powiem brzydko, głupi, czy mądry. U niego byli wszyscy jednakowi, nie było innego. Jeden problem był, on nie lubił brać pieniędzy w ogóle za posługi kapłańskie. Sakramentami się nie handluje i on za nic nie wziął. Siostra mojej żony, Michalina, co też w Ameryce, i Krzysiek Pazem również żyli, byli rodzicami chrzestnymi do chrztu. No i gdzieś jakoś tak, że ksiądz nie widział, położyli tę kopertę. Ksiądz się zorientował, skąd ta koperta jest. I dał mojej żonie i mówi, oddaj im te pieniądze, bo oni są młodzi, im to potrzebne pieniądze. Ja pieniądze mam. Czasem, jak ktoś nachalnie wsuwa te pieniądze, to potrafił nawet w czasie mszy powiedzieć na głos. Nie kuście mnie, nie kuście mnie. 5 lat nie mieliśmy dzieci. On zawsze, moją mamę zawsze zaczepiał w kościele, mówi, co tam u młodych słychać. No mania, a potem jak mama powiedziała, że ona synowa jest w ciąży, to aż podskoczył, bo z radości. I on się modlił. I na przykład taką sprawę powiem, że jak się pierwsza córka urodziła, chrzcił i potem trzeba było pójść do zakrystii i zapisać. I ja poszedłem, a chrzestny ojcowie i żona tam poszła zapisywać, a ja na beciku, bo to było dziecko wymarzone, to nie dałem do chrztu trzymać, tylko ja trzymałem do chrztu i trzymałem tak blisko drzwi. A on przyszedł do mnie i mówi, daj mi to dziecko. No i ja dałem mu. I on poszedł na ołtarz, położył ją przed tabernakulum i zniżył się z dalej, to tak bym widział to wszystko teraz. Sklęknął i tak się położył, prawie jak się nachylił i tak trwał. No nie powiem ile, ale kilka minut trwał. Potem poszedł, wziął to dziecko na becik i mogę powiedzieć, przyniósł mi i gadał, tak, będziesz miał zakonnicę. I jest zakonnicą, i jest w Warszawie, i jest siostrą zakonną i poszła. I to, co to on powiedział, to się to sprawdziło. Ten, co zakon wziął, on ją pewnie polecił tam, bo przed tabernakulum ją położył. Kiedy dowiedział się, że ktoś w parafii zachorował, to nie czekał, aż rodzina przyjdzie i poprosi o sakramenty, tylko sam zabierał bursę, Najświętszy Sakrament, oleje
i na piechotę podążał czasami 10-12 kilometrów do miejsca, gdzie dowiedział się, że ktoś jest chory. Bardzo się troszczył o to, żeby każdy, kto przechodzi na tamten świat, był zaopatrzony w sakramenty święte. To były zimy nie tak jak teraz. To były 2-3 metry śniegu, zaspy. Wtedy raz tak zasypało, że przez 2 tygodnie było droga do Kolbuszowa nie była przejezdna, tylko saniami się wzdłuż pól jeździło. Takie ogromne lanie. Ciocia chyba powiedziała albo w sobotę, albo w niedzielę. Rano w poniedziałek ktoś puka do drzwi. 6 godzina, było ciemno. Mama wstała, otwierała go. Mówi do Jasi, Golo Boga, prałat przyszedł. Na piechotę. To jest 1,5, tak do 2 kilometrów było. Ksiądz prałat mówi, gospodyni, on tak mówił, tak po naszemu, nie turbujcie się, nie ma się co denerwować, gdzie chory jest, w kuchni. Szklankę wody dać mi, a wy z dziećmi tam do drugiej izby. No, była ja, brat, no jeszcze 2 młodszych, też siostra, brat, nam do izby. Ksiądz nam wypowiadał tatę i potem zawołał mamę i nas zawołał. Mama chciała mu podziękować. On nie chciał podziękowania, tylko on dziękował. Dobrze, żeście mi przyprowadzili, dobrze, żeście mi przyprowadzili. Tak, taki był jakiś, no, tak, nie tak, że myśmy się ucieszyli, tylko on był ucieszony, że że ciotka Wiktoria go zawołała do tego chorego. Jeżeli chodzi na przykład, jak ksiądz prałat chorych odwiedzał, to pamiętam, jak przyjeżdżał do sąsiadów chorych. Wtedy był zwyczaj taki, że jeżeli ksiądz przyszedł z Panem Bogiem do chorego, to ludzie się zbierali, śpiewali, prawda, modlili się i tak dalej. Ksiądz prałat bardzo pięknie odprawiał. Bardzo, naprawdę. Tak się modlił, tak długo się modlił, tak chciał przygotować tego człowieka chorego na tą ostatnią drogę, żeby naprawdę mógł iść bez żadnych obaw na przekroczyć tą granicę. Także zresztą niejednokrotnie nawet nie czekał na jakąś podwózkę, jeżeli się dowiedział, że ktoś jest chory i potrzebuje, żeby ksiądz go odwiedził. Czasem był u tego chorego wcześniej niż ten, który powiadamiał, że po prostu jest taka potrzeba. Takim świadectwem szczególnym o księdzu Sudole są słowa zapisane przez pracownika Służby Bezpieczeństwa, który dokonywał charakteryzacji osób duchownych dekanatu raniżowskiego. I przy księdzu Sudole zrobił taką adnotację: fanatyk religijny, który poza kościołem nie uznaje żadnych innych rozrywek. W taki nieświadomy sposób chyba ten człowiek dał piękne świadectwo o słudze Bożym. Ksiądz prałat też był zapraszany na tak zwane rozmowy do prezydium powiatowej rady nad coś w tym rodzaju. No i w tamtych czasach woził go Byczek Paweł, to był taki jego prywatny kierowca za przęgiem konnym do Kolbuszowej. Raz dostał wezwanie do Kolbuszy na tą taką rozmowę. Nie będę mówił, co tam chcieli od naszego proboszcza. I pojechał ten ksiądz proboszcz do tej powiatowej rady i tam jeszcze z tego, co opowiadający mi, było naznaczone, że wyznaczona godzina i żeby przyjść punktualnie na to. Ksiądz proboszcz poszedł, no i siadł i tam ci cali oficjele zaczęli go tam nagabywać. Akurat w tym momencie zadzwoniły dzwony w kościele, w kolegiacie kolbuszowskiej na Anioł Pański. Ksiądz prałat wstał z krzesła w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i mówi: Anioł Pański. Ci zdębieli, ale no dyskretnie wyszli do drugiego pokoju. Ksiądz prałat skończył odmawiać Anioł Pański, ukłonił się z Panem Bogiem: mogę iść? Może ksiądz iść, dziękujemy. Więcej już go nie zapraszali.
jego modlitwa, jego wstawanie rano, o czwartej wcześniej w kościele klęczał albo leżał, albo modlił się i tak dalej, więc to były te sprawy. To była pierwsza rzecz. Pierwsze, co zrobił, to wprowadził nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, adorację. I była to adoracja nie tylko w dzień, ale także i nocą. I często bywało tak, że po pewnym czasie, nawet jeżeli wierni nie przychodzili, to ksiądz proboszcz, ksiądz Stanisław Sudoł był obecny w kościele. Wielu świadków mówi, że nawet spotykano go, kiedy rano przychodzili na mszę świętą, jak leżał krzyżem przed Najświętszym Sakramentem, jak modlił się. To było olbrzymie jakieś takie przełożenie na tę pobożność w parafii Dzikowiec. Wstawał przed czwartą rano, o czwartej już był w kościele, otwierał kościół, zapalał wieczną lampkę, kładł się krzyżem przed Najświętszym Sakramentem w modlitwie, następnie ubierał komrze, siadał w ławce i odmawiał brewiarz. Po odmówieniu brewiarza siadał do konfesjonału i czekał na penitentów. On przed mszą przychodził do kościoła, krzyżem sobie poleżał i potem dopiero odprawiał mszę. Nazywano go Janem Wianejem Dzikowca, dlatego że wiele czasu spędzał w konfesjonale. Miał stałych penitentów, nie tylko ze swojej parafii, ale z całego dekanatu i spoza dekanatu raniżowskiego. Ludzie chcieli się u niego spowiadać. I to nie tylko dlatego, że ktoś by powiedział, może był pobłażliwy. Był bardzo wymagający. Spowiedź trwała długo. Oczekiwano w kolejce. Ale ci, którzy korzystali z sakramentu pokuty, wychodzili przemienieni. Sami o tym dawali świadectwo. To był taki przykład w Tmolesie, że spowiadał z jednej strony przed południem dwie kobiety, bo to tak dawniej to było, że osobno kobiety w kościele, osobno mężczyźni. Dzisiaj to jest pomieszane, ale wtedy, więc po obiedzie chłopi w kościele przyszli, prawda, tam siadł z kobietami, wzięli go z tym konfesjonalem, przenieśli go, wyście miały do południa, a my musimy teraz być po południu. Miał jakiś styl, bo on właściwie to dialog prowadził na spowiedzi. To on zapytał, co pouczył, to było jego i dlatego ludzie tak właśnie szli. Stąd jak była spowiedź, to nikt nie szedł z księżmi, nie mieli co robić, chodzili wkoło kościoła. I tak jak święty Jan Maria Wianej po kilkanaście godzin spędzał w konfesjonale, tak ksiądz Sudoł też długie godziny potrafił siedzieć w zimnym kościele w konfesjonale i czekać na penitentów. On rano też siadał w konfesjonał i wyspowiadał, potem do szkoły, przypuśćmy, czy gdzieś. I te dzieci na przykład pouczył, jak miał tego, to ich wyspowiadał, udzielił komunii świętej, prawda? To była taka jego praca osobista. Do księdza prawata, jak się poszło, to nawet i godzina, i półtorej godziny. On nie tak, że teraz się mówi. On zawsze mi, bracisiu, jak ci coś leży, on wyciągał z tego grzesznika. I tak jak się przyszło do kościoła, on wiedział, że ten, który tam stoi pod chórem, że on coś potrzebuje pomocy. A do księdza prata ciężko, trudno było się dostać, bo były kolejki. Bo tam, żeby dostać się do niego, to trzeba było godzinami stać w kolejce, żeby do spowiedzi. Jak się u niego spowiadało, tak jakby ksiądz przyszedł do ojca. Tak, takie było odczucie, myśmy to wszystko czuli. A msza jak była, to ksiądz prałat czasami płakał, a my razem z nim. Tak było. Tak to on to przeżyło to wszystko. Najbardziej święta wielkanocne. Ta Wielki Piątek, Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Sobota. No już w niedzielę już było trochę inaczej. Już tak bardziej na ludzi. Tak to wszystko przeżywał.
ksiądz Stanisław Sudoł udawał się na spowiedzi na przykład z racji odpustu do innych parafii, to wielu księży po zakończonej mszy świętej odpustowej przechodziło na posiłek, natomiast ten pozostawał w kościele, żeby służyć do ostatniego penitenta. Chciał służyć tym, którzy tylko z tej posługi chcieli skorzystać. Znamiennym jest także to, że ludzie z różnych okolic, nie tylko z samego Dzikowca, ale z okolic przyjeżdżali i szukali rady u niego w trakcie spowiedzi. Jest wiele świadectw, kiedy przychodziły do niego kobiety z różnymi problemami, na przykład z trudną ciążą, prosiły go o modlitwę. On zawsze ich potrafił pocieszyć, zawsze się z nimi modlił i zawsze miał dla nich czas. On siadał zawsze rano. Ludzie szli do pracy, wstępowali do kościoła, wyspowiadał się i udzielił mu komunii świętej i poszedł. I jak przykład były spowiedzi w Adwencie, czy to i księża przyjechali, to nie mieli kogo spowiadać. Dlatego, że on wyspowiadał codziennie. Ludzie przychodzili tak, jak im pasowało. I zresztą no, chcieli, bo gdzie on pojechał na spowiedź, to nie było, że jest wolny. I to inni księża mieli wolne konfesjonały, a on był zawsze oblegany. On nie wyszedł na obiad. To było poświęcenie, że to trzeba zrobić, prawda? Dodatkowo są piękne świadectwa wiernych, które mówią o jego zaangażowaniu w odprawianą liturgię mszy świętej. Nawet może nieświadomie niektórzy ludzie, nie znając tego określenia, misterium, mówili, że uczestniczą w czymś nadzwyczajnym. Nie chce się wychodzić z tego kościoła. Człowiek czuje się jak w przedsionku nieba. Właśnie w ten sposób podchodził do sprawowania mszy świętej. Mszę świętą sprawował bardzo powoli, pobożnie, śpiewając wszystko. Po prostu dla niego to był tak ważny element, tak ważna czynność, że starał się wszystko wykonać jak najlepiej. Bardzo dużo czasu też po mszy świętej spędzał w kościele na dziękczynieniu. Nie wychodził od razu po mszy świętej na plebanie, tylko jeszcze potrafił wiele minut spędzać właśnie na dziękczynieniu. Miał również taki niezwykły gest pobożnościowy, o którym wspominają kapłani, którzy z nim współpracowali, że z wielkim szacunkiem całował puszkę z Najświętszym Sakramentem, zanim ją odstawiał do tabernakulum. Bo tutaj była kobieta, już nie żyje, która ubierała kościół. To było jej takie hobby jakby na przykład, że ona przez cały tydzień, oczywiście gdzie były ogrody, to znała, bo przecież we wiosce się znają i ludzie widzieli, to poszła tam daj na kościół te kwiaty zawsze na ręcz, czy przynosiła do kościoła i ubierała. No i zachorowała piersi, chyba to był rak piersi. No to groziło, lekarz stwierdził, że nie ma, przerzuty są i nie ma ratunku. Napisał do ojca Pio i ojciec Pio dał odpowiedź. Nawet miałam w rękach. No i wyzdrowiała kobiecina do starych lat, prawda, ubierała ten kościół i była wierna, zresztą lekarz stwierdził, że nie wytłumaczy, prawda, to było z przerzutami, to nie było ratunku. Jeden z kapłanów twierdzi, że ksiądz Stanisław Sudoł prosił ojca Pio o pieniądze na wykończenie jednej z kaplic dojazdowych w parafii Wiązownica, ponieważ tych pieniędzy brakowało, trzeba było wypłacić robotnikom pensje. I po napisaniu listu do ojca Pio pojawiła się nieznajoma kobieta, która zostawiła w kopercie akurat sumę, która brakowała księdzu Sudołowi. Przyszła jakaś do kancelarii pani, nie znał, to nie była parafianka, i mówi, ja chcę złożyć ofiarę na kościół. Proszę bardzo tego. I złożyła tyle, ile trzeba było wypłacić. No
położyła to, prawda, w kopercie na tego, podziękowała Szczęść Boże i poszła. I on wyszedł, nikogo nie widział. Też mi ze Stalowej Woli jakaś zadzwoniła, która pochodziła z Lipnicy. I miała syna, zdaje się, miał padaczkę czy coś takiego. I zadzwoniła do mnie i mówi tak, że chciała zamówić mszę u prałata. Prałat mówi, dobrze, ja odprawię, ale pamiętaj, jedź z tym swoim synem do Cmolasu. Tam jest cudowny obraz, prawda, tego i tam niech się modli, a ja odprawię mszę. I chłopak wyzdrowiał. W 80 roku wjeżdżałam do Stanów Zjednoczonych. Poszłam do księdza prałata i prosiłam go o modlitwę. Przepraszam, ale wzruszam się do tej pory na myśl o tym. Błogosławił, modlił się. Odprawił mszę świętą. Już więcej się nie spotkali. Ksiądz Sudoł umarł 19 marca 1981 roku. Umarł w sam dzień świętego Józefa, którego prosił o dobrą śmierć. I już w momencie pogrzebu, na który zjawiły się tłumy, świadkowie wspominają, że rejestracje samochodów, które wtedy przyjechały do Dzikowca, były nawet z odległych części Polski. Więc przyjechali również ludzie, którzy w jakiś sposób coś mu zawdzięczali. I wtedy już padały pierwsze słowa o jego orędownictwie w niebie. Było takie przekonanie wśród ludzi, którzy go znali, że warto się za wstawiennictwem jego modlić. I to jest tak naprawdę warunek otwarcia procesu beatyfikacyjnego. Musi być takie przekonanie w ludzie, że ten człowiek zasługuje na chwałę ołtarzy i że przez jego wstawiennictwo warto się modlić. Nazywane jest to tak zwaną sławą świętości. I ta sława świętości niewątpliwie w przypadku księdza Sudoła była. Ludzie przychodzili na jego grób, zostawiali kartki z różnymi prośbami. Pojawiła się skrzynka, do której te kartki były składane. I pojawiły się świadectwa ludzi, którzy modlili się, oczywiście w prywatnych modlitwach, przez stawiennictwo księdza Stanisława Sudoła, prosili w różnych swoich sprawach, przychodzili i twierdzili, że dzięki modlitwom księdza Sudoła ich prośby zostały wysłuchane. Po otrzymaniu zgody Konferencji Episkopatu Polski, a potem Stolicy Apostolskiej, ruszył proces. Sam proces wynika jak gdyby z procedury określonej tradycją wieków i przepisami. Nie może tylko jak gdyby ograniczyć się do pewnych kroków formalnych, jakie należy podjąć. Trzeba mówić o kandydacie na ołtarzu, trzeba pogłębiać znajomość tej osoby. Na szczęście znalazłem dosyć sporo publikacji, literatury. To też ułatwiło działanie. Zaczęliśmy organizować spotkania wokół osoby księdza Stanisława Sudoła i pojawiły się głosy o otrzymywanych łaskach przez jego wstawiennictwo. To też jest znak od Boga, który oczywiście
zostanie oceniony przez kompetentne osoby. Proces beatyfikacyjny księdza Stanisława Sudoła rozpoczął się 19 marca 2014 roku w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu. Na etapie diecezjalnym dochodzenie trwało ponad 5 lat i miało na celu zebranie wszystkich ewentualnych dowodów świadczących o tym, że ksiądz Stanisław Sudoł żył cnotami w sposób heroiczny, czyli innymi słowy, że był święty. W ciągu 44 sesji procesowych zostało przesłuchanych ponad 30 świadków. Biegli z zakresu archiwistyki i historii zebrali ponad 4,5 tysiąca stron dokumentów dotyczących Sługi Bożego. Teolodzy zbadali także pisma publikowane Sługi Bożego. W grudniu 2018 roku miała miejsce ekshumacja, a następnie rozpoznanie i zabezpieczenie doczesnych szczątków Sługi Bożego, które następnie zostały przeniesione i złożone w kościele parafialnym w Dzikowcu. Proces beatyfikacyjny księdza Stanisława Sudoła na etapie diecezjalnym zakończył się w czerwcu 2019 roku w setną rocznicę święceń kapłańskich księdza Stanisława Sudoła. Kilkanaście dni później biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz złożył akta procesu beatyfikacyjnego w Watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i od tego momentu proces wszedł w tak zwaną fazę rzymską. Mogę powiedzieć, bo jest dużo młodszy ode mnie chłopak, sam mi osobiście opowiadał o tym wydarzeniu, że w młodości pracował w firmie, był spawaczem. No, lata pracował, no wiadomo, przy spawalnictwie rozmaite gazy, wydzieliny się wytwarzają. Także no, zachorował na płuca. Coś tam miał i tak mi opowiadał osobiście, nie będę mówił nazwisk. I mówi: Marian, miałem iść na operację, zrobili rentgen, trzeba to operować. Ale miałem iść na tę operację, poszedłem, zamówiłem mszę w kościele i po tym mszy poszedłem na grób, bo jeszcze ksiądz prałat był tam na cmentarzu. I stałem nad tym pomnikiem, bo to nie jest grobowcem tego prałata. Mówi: nie wiem, ile tam stałem. I modliłem się. Na drugi dzień pojechał tam do Rzeszowa. Mieli mu robić tę operację na płuca, bo tam jakieś coś, nie wiem, czy to jakieś zmiany w płucach, coś trzeba było wyciąć. Czy to był nowotwór, czy co. No i tego, leży no już przygotowany do operacji, leży, lekarz mówi: a to panie Józefie, zrobimy jeszcze raz rentgen. I tak mówi, no leży na tym łóżku, no czekam, no już wszystko przygotowane, kropówkę dostał na to, żeby tam jakoś wzmocnić ten organizm. I przychodzi do niego: panie Józefie, z czym pan przyjechał do mnie? Tu nie ma nic. Jak to nie macie? Jeszcze raz zrobili rentgen. Nie było nic. Po prostu nic, czyste płuca. I mówi: Marian, uwierz mi, ale ja nie wiem, co się stało. Były nawet takie świadectwa, gdzie ktoś twierdził, że otrzymał łaskę uzdrowienia za wstawiennictwem księdza Stanisława Sudoła. Ludzie w Dzikowcu twierdzili, że dzięki księdzu Stanisławowi tę wioskę omijały jakieś kataklizmy, burze, jakieś zjawiska pogodowe nieprzewidywalne i ludzie przypisywali to wstawiennictwu księdza Stanisława Sudoła. Takim krokiem na etapie rzymskim procesu było to, że Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych dokonała analizy akt procesowych zebranych na etapie diecezjalnym i wydała dekret ważności, który to dekret potwierdził, iż dochodzenie na etapie diecezjalnym zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Następnie został zamianowany relator sprawy, który współpracuje z postulatorem w przygotowaniu tak zwanego pozycjo, czyli dogłębnego, pisemnego opracowania wszystkich dokumentów i dowodów dotyczących heroiczności cnót kandydata na ołtarze. Obecnie w 2023 roku jesteśmy właśnie na etapie przygotowywania tegoż pozycjo. Kiedy pozycja będzie przygotowane i przetłumaczone na jeden z języków, który jest akceptowany przez dykasterię spraw kanonizacyjnych, zostanie ono złożone właśnie w tej dykasterii.
i zostanie poddane badaniom przez dwa gremia. Pierwsze gremium to są teolodzy, cenzorzy, dykasterii. Jeżeli ich opinia dotycząca przeprowadzonego badania na etapie diecezjalnym i nade wszystko heroiczności cnót Sługi Bożego będzie pozytywna, pozycja zostanie przekazana do badania kardynałom i biskupom, członkom dykasterii spraw kanonizacyjnych. I znowu, jeżeli ich wotum, jeżeli ich opinia będzie pozytywna, sprawa zostanie przekazana Ojcu Świętemu, gdyż jest on jedyną osobą, która może definitywnie orzec, że sługa Boży wypełniał cnoty w sposób heroiczny. Ale już teraz można mówić o tym, że ten kapłan wyróżniał się spośród ogółu duchowieństwa i uchodził za człowieka Bożego, za swojego rodzaju proroka, również osobę charyzmatyczną, bo pomimo braku jakichś studiów specjalistycznych czy kariery kościelnej, w cudzysłowie oczywiście, no, uważano go za osobę wielką, wybitną. Ale ta wybitność właśnie wynikała z wierności Ewangelii. Wynikała z tego, że żył tak, jak nauczał. Uobecniał Chrystusa w swojej posłudze nie tylko w wymiarze takim czysto sakramentalnym, ale poprzez całkowite poświęcenie, poprzez całkowite bezgraniczne oddanie Bogu i drugiemu człowiekowi. Na grób tam był zawsze ktoś był, nie tylko od nas, tylko z innych parafii przychodzili i wierzyli w to, że pomaga, to w jakichś tam ciężkich czy trudnych sprawach. Po śmierci księdza Stanisława Sudoła wiele osób nosiło go nie tylko w pamięci, ale przede wszystkim w sercu. Pisano nawet kartki, które w jakiś sposób miały przypominać o tym, że widzą w nim osobę, która może wiele wyprosić u Pana Boga, bo tutaj na ziemi zauważano tę nieskazitelność jego posługi kapłańskiej, jego pięknego człowieczeństwa. On nie przechodził koło nikogo obojętnie. Koło nikogo. Czy on był malutki, czy on był duży, czy on był biedny, czy bogaty. Z naciskiem, że tych biednych jeszcze bardziej przygarniał do siebie, wspierał. I naprawdę, to był ksiądz wyjątkowy. W procesach beatyfikacyjnych wyznawców, a takim procesem jest proces księdza Stanisława Sudoła, do beatyfikacji będzie potrzebny również cud. Dlatego zwracam się z prośbą do wszystkich wiernych o gorliwą modlitwę, najpierw o rychłą beatyfikację i kanonizację sługi Bożego księdza Stanisława Sudoła, a także o prywatną modlitwę przez jego wstawiennictwo. Wierzę, że naszą ludzką pracą włożoną w proces beatyfikacyjny i właśnie tym wsparciem duchowym, modlitewnym wiernych, a także za łaską Pana Boga doczekamy takiego momentu, kiedy ksiądz Stanisław Sudoł zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy.